Trochę prawdy. We only have 1,000 liters of this, so you better go and try it. And Marcin asked if that's true, that the thing was brewed with the addition of nut extract, which is not very craft. And, well, as he says, there might be some truth to the gossip. Czy to jest zgodne z duchem craftu, ja się pytam? Is that craft? Piwo jak najbardziej jest zgodne z duchem craftu, są orzechy, jest aromat, jest wszystko, co mogliśmy do niego wrzucić. Dla nas był najważniejszy efekt i myślę, że zadowalający. Natomiast co do samej techniki, to już dzisiaj zdążyłem tam parę słów powiedzieć o tym piwie. Do wszystkich szczegółów na pewno nie zdradzę. The brewer thinks his beer is in keeping with the craft spirit, and that's a thing we put, well, a lot of weight on in Poland. And he's not gonna tell us all the secrets, and he suggests that you go again and try it again. Okay, dziękuję bardzo. Następne piwo to jest Orzeszku. To jest kooperacja Piwoteki, browaru Piwoteka i browaru Bednary. Imperial Nut Brown. Imperial Nut Brown Ale, czyli takie mocno orzechowe powinno być ale. Powiem wam, ta sala, w której jesteśmy, nazywa się pralnia i tutaj już jest atmosfera jak w pralni, znaczy jest strasznie parno, strasznie gorąco i pachnie mokrym praniem. Także, no, aromat, mocny orzech laskowy, czyli taka skoncentrowana trochę Nutella, czyli coś podobnego jak było we Wiewiórze. Oczywiście piwo jest za zimne. Witam tutaj piwowara z browaru Bednary. W kadr wejdź. Cześć. Ty odpowiadaj za słody, z tego co kojarzę. Za słody i aromat orzechowy. Tak. Za słody nie jest, przepraszam, za słody Mason odpowiadał, ja natomiast za aromat. Aromat? Ale aromat jest ze słodu. No też jest ze słodu, ale jest z orzecha. Dodaliśmy faktycznie orzecha włoskiego. A, to? Znaczy tak, był dodawany orzech podobnie jak robiliśmy naszego stouta ostrygowego, taką samą technikę wykorzystaliśmy tutaj. Orzeszki lądowały do woreczków i podczas gotowania były na same 20 ostatnie minut dodawane. Później te woreczki wyjmowaliśmy, no i coś tam przeszło. No jest fez orzechowe, ale ja bym powiedział, że bardziej orzechem laskowym niż włoskim. Chociaż... Ale nie, laskowych na pewno nie dodawaliśmy. Ja wiem. Dlatego mówię tak. Jest fez orzechowe, no. Bardzo dobry efekt. Uciekam dalej. Fajne czekoladowe. Czekoladowo, taka mleczna czekolada. Bardzo dobre piwo. Jaki to jest ekstrakt? 16,5. 16,5, alkohol 6,3 widzę. 6,3 alkoholu. No, myślę, że bardzo udane piwo. Rzeczywiście jest nam mega orzechowe. No. Robi wrażenie, naprawdę, pod względem oryginalności jedno z oryginalniejszych tutaj, bo owszem, tam są dwa pikantne mocno piwa, tutaj słyszałem, że Łukasza Jeczyński piwo też jest mocno pikantne, jeszcze nie próbowałem, ale to jest rzeczywiście oryginalne, ciekaw jestem, czy rzeczywiście to jest z tego dodatku orzecha, czy z dodatku, czy z zasypu. Znaczy tutaj, znaczy mi się wydaje, że dużo dały te orzechy tak naprawdę, bo ten aromat, co się wydobywał podczas ważenia, on jest bardzo zbliżony do tego, co teraz przy biciu się wyczuwa. A jak wrzuciliście te? To tam było bardziej intensywnie to wyczuwalne, ale teraz się powtarza. Czyli tylko... piwowarzy domowi, orzechy włoskie. Ale normalnie bez lupiny, tak? Nie żadne z zieloną lupiną. Bez lupiny, właśnie baliśmy się takich świeżych orzechów, tak więc suche orzechy bez lupiny. Orzechy w siateczce, tak jak chmiel, dokładnie. Na 20 minut i efekt jest naprawdę mega. A powiedz mi, a jak dużo tych orzechów?
Mieliśmy dwa woreczki po 15 kilo. Tam niecałe wyszło po 15 kilo. I dokładnie wyglądało to tak, że jeden woreczek wylądował dosłownie na 7 minut. Wyjęliśmy go, bo stwierdziliśmy, że trzeba rozbić to na dwa. W sumie to taki pomysł nie wiadomo skąd, ale że na dwie części to podzielić. I później druga porcja, tam było też niecałe 7 kilo w woreczku na ostatnim. A, ale tamtą znowu wróciliście z powrotem po tym podzieleniu, czy nie? Nie. Pierwsza była tam ponad 7 minut, wyjęliśmy. I na sam koniec ostatnia wylądowała znowu w kotle. I ona już była do końca gotowa. Nie, naprawdę jest to innowacyjne i jest to efekt naprawdę ciekawy, bardzo ciekawy. No jak na razie według mnie najbardziej innowacyjne piwo. Nie próbowałem jeszcze wszystkich, ale to jest naprawdę bardzo innowacyjne, bo ten orzech jest tutaj bardzo, bardzo wyczuwalny. Czekaj. Gratuluję. Dzięki bardzo.